Ja bym wszedł. Zapraszam. Są bardzo twarzowe. Biorę! Witaj. Cześć. To Karolina, moje wielkie szczęście i niebawem moja żona. W Polsce można mieć dwie żony? Za tydzień mam sprawę rozwodową. Paryż wart jest mszy. A twoja żona nie popełniła samobójstwa? Przecież jest taka delikatna. To manipulantka. Udawała, że chodzi do psychiatry. Udawała, że ma myśli samobójcze. Ahoj. Cezar, zaplać, a pojdź małoś. Rozwijasz się. Kolejna korepetycja. Znasz czeski? Rozumiem się bez słów. Przepraszam, jednak rezygnuję. Cześć. Majka. Życzę ci szczęścia. By the way, pięknie wyglądasz. Pa. Powodzenia. Ahoj. Ahoj. Milaćku, pójdź na uś. Wisię w dzieckie po nakupy. Mam straszną ochotę na seks. Seks. Po co ty się w ogóle z tym herbatnikiem zadawałaś? Rok studiów w plecy, dwa lata płaczu. Ale bukieciki ci niezłe dawał, trzeba przyznać. Nie zapominaj ki z białymi piórkami. A zielone kwiatki to w ogóle były przebojem. Przestań. Kuba, Majka, kończ się seans tej psychoterapii, sala pełna. Ruchy! Idziemy, idziemy! I'm getting married in a week, so this is your last chance to get a proper seeing. Taste some real English sausage. You'll have an orgasm like you've never had before. Oh, really? Guarantee. I will sit on your face, okay? Good girl. You dirty little Polish slapper. You know what's what, eh? No, I'm just being practical. I saw you and your mane pissing against the wall. Your nose is bigger than your dick. I pity your fiancé. 4 pence, back in a second. Look right, left. You have concussion. I have to take you to the hospital. Panowie, ten głupi kibol ma wstrząsienie mózgu. Zabieram go do szpitala. Jasne. Jak zaczęli się kłócić o karnego, wiedziałam, że będzie dym. Ci z Arsenalu lepiej się trzaskają, nie? Herbatniki. No to śpij dobrze. I krótko, o 10:00 mam kolokwium. O-o. Tobie to dobrze. Cześć, Majka. Cześć. Podrzucić cię gdzieś? Nie, dziękuję. Wsiadaj, wsiadaj, ja się przejdę. Nie, no, dzięki. Pa. Pa. Na razie, chłopaki. Trzymaj się. Jednak noce spędzone z brytyjskimi fanami futbolu to nie jest stracony czas. Słyszysz? Aha. Szczególnie jak się pisze pracę magisterską analiza języka potocznego mieszkańców Anglii. Analiza wielkich aglomeracji angielskich. Mhm, jak go zwał, tak go zwał. Ładnie śpiewa skowana, no. Tak, aby sąsiedzi byli tego samego zdania. Dzień dobry. Dzień dobry.
dziękuję. Podano do stołu. Cześć, dziewczyny. Ale pachnie. Ona powinna pracować, wiesz, jako pies do wykrywania narkotyków. Zawsze wie, kiedy wrócić. Następnym razem no nie pozwolę jej wylizać nawet talerza. No wiesz, 2 godziny temu zrobiona paznokcie, to jednak jakiś argument przeciwko zmywaniu. Jak ona w końcu złapie faceta, to nazmywa się na maksa. Powiedziałam mu, że zmywam najwcześniej na 5 randce. A zlew to w ogóle wycieram dopiero po ślubie. Wiemy, do łóżka idziesz na 1. Zrobi karierę. Halo? Przygotowałem kolację, będziesz jedynym gościem. Przy świecach. Ale wiesz co, niedawno wstałam od stołu. Zgaś świece, będą na potem. No co, trudno się mówi. Ale i tak cię kocham. Ja ciebie też, pa. No wiesz, zachowujesz się jak prosie. Jak prosie? Jak zwykła świnia! Majka, nowy facet, a my nic nie wiemy? Idiotki. Ona rozmawiała z Kubą. Zgadza się? No nie, nie, no. Kolacja przy świecach z gejem? Tego jeszcze nie przerabiałam. Cześć. Kompletnie cię pojebało. To by lepiej było zamieszkać w tym mieszkaniu po babci. No po co mi 120 metrów, żeby mi się jakaś baba zagnieździła i po 9 miesiącach bliźniaki w każdym pokoju? No, ale możesz sprzedać to mieszkanie i kupić mniejsze. Ale z małą szafą. No to powstrzymuje laski przed zagnieżdżeniem. Przed zagnieżdżeniem w lokalu to laski powstrzymuje syfna łazienka. Uwaga najważniejsze, psujący się piecyk gazowy. Panna chce się umyć, a tutaj zimna z kranu. Więc bardzo przepraszam, zamawiam taryfę i śpię spokojnie sam, we własnym wyrku. Przynieś mi jakieś orzeczki, chipsy, co tam macie, jakieś... Wow. Ej, spokojnie, spokojnie, kolega świętuje spadek po babuni, tak? Po kolejeczce, co? Dla wszystkich. No, oczywiście, robię. No. Kuba. Dzięki, Kuba. Proszę. Gdyby babunia wiedziała, na co pójdzie dorobek jej życia. Nie strzeliłaby w kalendarz. Moja obrońca. A Kuba, co? 8 piw jest. Nie, dość. Ja mam dość, ty też masz już dość, proszę cię, dość. Mówisz, że jesteś nawalony? Czy ale powiem ci tak, nikt się nie opierdalał. Masz telefon? Zamów powiedzieć, gdzie mieszkam. Ja ci powiem i ja zrobię ci śniadanie. Znalazłeś telefon? Coś sobie przypomniałem, dam radę. Masz? Mówisz, że jesteś nawalony, tak? No dobra, ja zostanę z tymi baranami, a ty może już idź spać do domu, co? Co? Olimpiada? Nie! Tyle to ja robię po 10 piwie, wiesz? No, a pokaż coś więcej, no. Zaskocz nas! Zabierzcie szklanki. Zabieramy. I teraz idę na rękach do końca stołu. Zakład? Zakład. O co? Zakład. Zakład niespodzianka. Zakład niespodzianka. Proszę bardzo. Dzięki, cześć. Karol, jesteś pojebany. Panowie, zamykamy. Thank you.
100 lat, 100 lat, niech żyje, niechaj żyje 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Nie należy w sobie tłumić złych emocji, a to na pewno pozwoli ci je z siebie wyrzucić. A przy okazji zaszkodzić skórkę synowi. Proszę. Dziękuję. Dobrze! No stresuj się pan, no! No dawaj, prosto w serce! W serce? O! Maćku, przykosili się si lepsi niż moi kamaradzie. Bo tak jest, kochanie. To co demoś na obśkę nawzruszył? Jesteś najwspanialszą kobietą, jaką poznałem. O. Bo to jak na tym filmie o czarownicach go dawaj. Jeszcze raz. Przepraszam. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Chyba nic z tego dziś nie będzie. A wczera? A przede wcirem? Lepsi bude, gdy se poleś pojuła domu za ženou. Miłego wieczoru. Dobranoc. Ale jak dobranoc to? Nie. Bilet na koncert Madonny. Nie. Dziękuję ci bardzo. A to mój prezent. Kamoś, mieli prawdu. Są taki chłopi z chłopami po 40. Człowiek nie musi blbnąć impotenta ma po 50. Na zgar. Ale to ja tu mieszkam. Ty, pani, szczęśliwa będziesz, jak tam pójdziesz. Bo ciebie tam wielkie szczęście i wielka miłość czeka. Ty tam spotkasz człowieka, co ty go pokochasz i on ciebie pokocha. I będziecie szczęśliwi razem do końca życia. Majka, chyba nie wiecie takie bzdury. Uprzejmie proszę o nie przeszkadzanie mi w pracy, dobrze? Weźmiecie ślub i będziecie szczęśliwi, ale po drodze jeszcze wiele przeszkód, ale karty mówią, że tak właśnie będzie, a karty nie kłamią, pani, karty nigdy nie kłamią. No ale dokąd mam iść? Majka. Nie przeszkadzaj. Serdecznie dziękuję za wsparcie i pomoc. To może tu... Nie, dziękuję. W pracy nie piję. Karty powiedziały wyraźnie. Róg Mickiewicza i Miodowy. Piątek. 14 maja. 10:10. Powiedz mi lepiej, co mam się ubrać. Według wróżby mam spotkać jutro mężczyznę swojego życia. Dżinsy, rurki, złote klapki, podkoszulek z nadrukiem w kwiatki. Kochany jesteś, wiesz? Zawsze można na ciebie liczyć. Majka! Przepraszam. Kiecka i buty czekają w twoim domu. Prezent ode mnie. Będzie jak znalazł, nie? Dzięki. Facet twojego życia padnie z wrażenia. Kochany, szykuj się na najazd barbarzyńców, no otwieram wrota. Długo jeszcze mamy czekać? No do ciebie mówię, a to przez nią przegrałem zakład, tak? A zdążyliśmy wtedy przejść na ty? 8 piw potrzebujemy. Znowu dostał pan spody? No, na piwek na pewno starczy. 8 piw, mała. Majka, byłoby miło, gdyby pan zapamiętał. Na pewno zapamiętam, mała. Przyjmy dupek. Kuba, 8 piw.
Co? Jajco. Zakład niespodzianka. No. Jeśli komuś trzeba wierzyć w sprawie wyboru ciuchów, to gejom. Ale się szarpnął, no. To jest rewanż. Dałam mu na urodziny iPhone'a. Dobra, przyłóż. Pokaż, pokaż mi. Pięknie, naprawdę pięknie wyglądasz. Idź się teraz w to ubrać, bo taksówka zaraz będzie. O, dobrze, że będziemy tam akurat przed 10:00. Wy wiecie coś, czego ja nie wiem. Prawdę mi mówcie. Nic nie wiemy. Nic. Nie wiem, może na miejscu będą jakieś, wiesz, nowe wskazówki. Kolejna cyganka z talią kart. No. Dzień dobry. Dalej na nóżkach, bardzo proszę, drogie panie. Cyganka, to od cyganienia. Dobra, błagam cię, idziemy. Nawet nie wiesz, ile wysiłku kosztowało mnie wypchnięcie cię do tych eliminacji. Ile SMS-ów po 2.30 plus 2 musiałam wysłać. Okłamałaś mnie. Wiem, no ale naprawdę uważam, że dzięki temu być może zmieni się twoje życie. Majka, żebyś znowu nie dała się omotać. Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna. Czy ty myślisz, że nie słyszymy, jak płaczesz po nocy? Czy naprawdę aż tak słychać? Raczej. Każda grupa trzyma się swojej hostessy. Dziewczyny, podnieście ręce do góry. Widzimy, tak? Dobrze. Wypełniamy formularz drukowanymi literami. No dobra, dziewczyny. Chciałyście, prawym dobrze wyszło jak zawsze. Rozumiemy się? Zwiewajmy i zapomnijmy. No nie widzę, rozumiemy się? Granica śmieszności została przekroczona, spadamy. Reszta już. Pani, nie. Dobrze. Numery od 620 do 640. Proszę do studia. Proszę za mną. Idź. Paniami, proszę. Trzymamy kciuki. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Idź. Trzymamy kciuki. Profil. Świetnie, dziękuję. I następna dziewczyna, i wszystkie następnie tak samo. Możesz jechać. Wszystkie odpowiadają na te same pytania. Pytanie pierwsze. Twoje zainteresowania. Ja zapisałam, że... Kolejno. Kolejno od lewej czy od prawej? Od lewej. Ale od pani lewej czy od naszej? Od mojej lewej. Proszę. Pani zaczyna. Ale co mam zaczynać? No mówić, kurwa, no! No ale co mówić? Przepraszam, tak wtrącę się. Może warto byłoby powtórzyć pytanie. O! Twoje zainteresowanie. Proszę. Dzidzia zaczyna. Interesuję się psychologią. Szczególnie leży mi na sercu ochrona środowiska. A moim marzeniem jest to, żeby wszyscy ludzie byli szczęśliwi, a na świecie panował pokój. Numer 633. Dzidzia się zakwalifikowała. Ja też się interesuję psychologią. Produkcja skontaktuje się z tobą w sprawie terminu emisji programu. To znaczy, że jestem wolna? Nie, Dzidzia siedzi i czeka ze wszystkimi, wychodzi ze wszystkimi, tak? Tak jest, proszę pani. No, proszę, od lewej, kolejno. Twoje zainteresowania. Ja interesuję się psychologią i pokojem na świecie. To znaczy, interesuję się tym, żeby był pokój na świecie. 613. Zakwalifikował się. Mówię wam, to było tak idiotyczne, że aż śmieszne. Jak ten reżyser, czy nie wiem, producent powiedział, że się zakwalifikowałam, to jakoś tak... Mimo wszystko zrobiło ci się miło. No. No pomyślałam, że nie jest tak całkiem beznadziejnie. No ale jesteś fantastyczna pod każdym względem. Śliczna, miła, inteligentna. I można na tobie zawsze polegać. Powiedz to jeszcze raz. Na 1000%. Mówisz tak, bo jesteś moim przyjacielem. Ale ja i tak cię kocham.
Ja ciebie też. A jeszcze ten. Kuba. Jak zamierzasz rozwiązać ten problem? Jakbym wiedział, to bym rozwiązał, nie? Cześć. Cześć. Cezary. Cezary? Aha. Przeczytaj. Nie czytaj. Dlaczego? Kasuję. Dobra, czytaj. Kochana moja, teraz wiem, że tylko z tobą świat był dla mnie dobry. Wiem, że cię bardzo skrzywdziłem, ale poświęcę resztę życia, aby ci to wynagrodzić. Będę czekał wytrwale w naszej kawiarence w czwartek o 16:00. Jeśli nie przyjdziesz, wyjeżdżam z tego kraju na zawsze. Twój na zawsze, Cezary. To jest gra, wiesz, Majka? To jest gra, żeby ciebie znowu uwieść. Ocknij się, dziewczyno. Ten facet zmarnował ci 2 lata życia. I to jak pięknie zmarnował. Okłamywał, zdradzał, obiecywał i nie dotrzymywał słowa. Słuchaj, po 2 latach z tym sukiencynem to można cię było, wiesz, szufelką zmiatać z podłogi. O! No, poczekajcie. Cezary, znowu. Proszę, czytaj sobie. Czytaj, odpisuj. Majka, ty w ogóle wiesz, jaka jest nagroda? Nie wiem, się nie dowiem, bo się tam nie wybieram. Aha, czyli po prostu pękasz, tak? A przeszłaś eliminację jak burza. No i wystarczy. A ja ją tam rozumiem i popieram. No, a jeżeli nagrodą będzie jakiś wyjazd na inny kontynent? A jak trzeba będzie tam jechać z jakimś dupkiem? Wiesz co, ja to pojechałabym tam nawet z twoim byłym narzeczonym psychopatą. No, Alka, co ty wygadujesz? Dobra, tak czy inaczej, nie idę tam. Dzień dobry, pani Maja Lindę. Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ale róże. Wow! Napisał coś? Nic jest? Dawaj. Nie. Nie! Powariowałyście? Słuchajcie. Nie marnujmy czasu. Mamy jedno życie. Jestem teraz pewny, że chcę je przeżyć z tobą. Największym moim błędem było to, że pozwoliłem ci odejść. O kurczę, Majka! O kurwa. No. To jest cios poniżej pasa. Myślicie, że to są prawdziwe brylanty? On nie uznaje podróbek. O co Draniowi chodzi? No jak? Dostał pewnie kopa od jakiejś panny i musi sobie ego podreperować. Majka, odeślij. Majka, ale ty się chyba nie łamiesz. Przypomnij sobie ten wieczór w Wiedniu, jak pojechał na to niby spotkanie biznesowe, a ty go znalazłeś w hotelowym barze, jak obściskiwał jakąś czekoladkę. Tak, a jak niby wyruszył tą swoją podróż biznesową do Mediolanu i ty do niego zadzwoniłaś, ale odebrała jego żona. O, no i poinformowała cię, że są na urlopie w Sirmione nad jeziorem Garda i żebyś nie psuła im się lampki. No tak, wiem, wiem. Sprawdź go. Pamiętam. To pani dzwoniła do mojego męża, jak myśmy byli na urlopie we Włoszech. Sirmione. Tak. Obecnie wybieramy się razem do Rzymu. Żeby wziąć ślub w polskim konsulacie. Mój Boże. Jeszcze jedno. Cezary nigdy się ze mną nie rozwiedzie. Bo zostałby z niczym. Wszystko jest zapisane na mnie i mamy rozdzielność majątkową. Cezary nie ma niczego. Poza tabunem kochanek.
Myśli pani, że o tym nie wiem? Zawsze wiem, ale to do mnie zawsze od nich wraca. Przepraszam. Pani, nie ma za co. W takim razie to pewnie też należy do pani. Co szkodziło zostawić? Tarka. Cześć. Przysiądziesz się do nas? By the way, pięknie wyglądasz. Jestem wyjątkowa, najlepsza, świetna. Majka, to tylko kłamstwo. No wiem, wiem. No, ale nie chcę się o tym już gadać. No, okej. A tutaj brudne coś masz, nie? To się nazywa wierny klient, nie? Nie, to się nazywa kasiasty koleś. Jak robata. Nie chcę tam iść, no. Nie można zamieść tego zakładu na coś innego. Nie, musisz poczuć, że przegrałeś. Nienawidzę was. Ale stawię czoła temu zadaniu. Z wrodzonym wdziękiem. Bez pretensjonalnością. Niespodzianka. Gdzie jest plakietka z imienia? Mam w kieszeni. No to przypinaj. Ja wiem, jak mam na imię, ty też, więc o co chodzi? Nie przypominam sobie, żebym przechodziła z tobą nad ty. I vice versa, ale ty jesteś taka bezpośrednia. Pomyślałam, że fajnie tak skracać dystans. Nara, kinia. Kinia? Słyszałaś? Czego ty się jej tak bez przerwy czepiasz? Nie widzisz, co to jest? Zarozumiała gówniara. Kochani, to nie jest program publicystyczny, tylko rozrywkowy. Tak przypominam, program jest realizowany na żywo. Nie dłubiemy w nosie, nie rozmawiamy z koleżanką. Jeżeli ktoś z uczestników powie coś niezbyt mądrego, to nie krzywimy się, kochani. To nie są laureaci Nagrody Nobla, tylko zwykli chłopcy i dziewczęta, tak? Także uwaga, za 10 sekund wchodzimy na antenę, patrzymy tutaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Randka w ciemno! Programie, który milionom telewizorów dostarcza wzruszeń i radości, a naszym uczestnikom pozwala spotkać tę jedną, jedyną, wymarzoną połówkę. Kto dzisiaj postanowił znaleźć swoją wybrankę? Poznajmy Karola. Powiedz mi, dlaczego właśnie w naszym programie postanowiłeś znaleźć swoją wybrankę? Odwagi! Ja po prostu jestem nieśmiały i... Nie mam przez to szczęścia w miłości. Pomyślałem sobie, że może wy mi pomożecie znaleźć tą dziewczynę marzeń taką. Proszę Państwa! Proszę Państwa! Ale fajne ciacho, nie? Przecież on sobie jaja robi, ty nie widzisz tego? Co Meka tu przyszła na wykład z filozofii. Tak jest! Przed Państwem trzy kandydatki. Uwaga, pierwsza, Dominika.
Kandydatka numer dwa, Majka. Kandydatka numer trzy, Klara. Czas rozpocząć questions. Dziewczyny, powiedzcie, co cenicie najbardziej w facetach? Klara? Powinien być umięśniony, seksowny i dobrze ubrany. To ja chyba odpadam. Maju? U mężczyzn cenię to, czego zazwyczaj nie mają. A najbardziej nie lubię zarozumiałych i pseudodowcipnych szpanerów. Kim chciałabyś być w życiu? Chciałabym być tym, kim jestem. Ale jeśli wolisz, to mogę powiedzieć, że podnóżkiem u twych stóp. Proszę państwa, wydaje mi się, że skoro nasz Karol wychodzę. Wie o kandydatkach wszystko. Piękna, nie? No, może. Z łaski swojej nie żygaj do walny. To może zdecyduje, z kim chciałby spędzić upojną randkę. Karolu? Wybieram numer... Numer dwa, Majka. Brawa! Brawa! Uparłeś się, żeby mnie prześladować? Co ty? A może najpierw buzi? Tak. To dokąd nas zabierzecie? No, to się Karolu zaraz okaże. Mam tutaj dwie koperty. Kto losuje? Może Majka. Nie, potem będzie na mnie. A więc Karol, nie masz wyjścia, proszę bardzo. Trudno, losuję. Koperta numer jeden, proszę bardzo. Tydzień luksusowego rejsu na jachcie w Nice. Podpowiadają mi, że to we Francji. Zobaczysz, że będą przez nią kłopoty. Spoko, spoko. Czy jesteście zadowoleni? Bardzo. Na pewno będziemy mieli dużo czasu, żeby od siebie odpocząć. Tak. Ja rezygnuję z depilacji i z pettingu. Proszę państwa, pożegnajmy brawami Karola i Maję. A my przechodzimy do Rafała i Wiktora. Wiktorii. Oni z kolei byli w Kamieniu Pomorskim. No, a przez kogo? Przez ciebie się tu znalazłem. Przegrałem zakład, bo mi przeszkodziłaś. Jeszcze teraz mam z tobą spędzić gdzieś tydzień. Jezu. Trzeba było mnie wybierać. Nie moja wina, że ty nie słyszysz, jak ktoś ci mówi, że jesteś dupkiem. Co? Masz za bardzo rozbudowane ego, czy nie umiesz czytać między wierszami? Ej! Cześć. Na naszych oczach nasz przyjaciel i to dzięki nam został mega gwiazdą popkultury. Jutro trafisz do faktu, pojutrze napiszę o tobie Super Express. A jak trafisz na Pudelka i nie powiesz nam dzień dobry... Karol, mam nadzieję, że przelecisz ją na wyjeździe, co? No przecież by się obraziła, gdyby jej nie zechciał, nie? Pana jest w porządku, no. Znaczy, nie kręci mnie, ale no, widzę, jaka jest napalona, no to muszę być wielkoduszny i... Ja jestem jednak dżentelmen. Nie mogę jej... Przepraszam. Kurwa! Przepraszam, niechcący. Przepraszamy bardzo, przepraszamy. Oczywiście zwrócimy za pralnię. Kuba, żeby to było ostatni raz. No, nowe spodnie, też randki mam, no. Jest? Tak. Druga strona. Druga. O. Nie, no Majka, dobrze jest. A można wysłać kogoś w zastępstwie? Mała, zasuwaj do internetu i zlećmy kolejnego supermana. A na cudzych facetów się nie napalaj. Nie jestem mała. Poza tym to nie jest facet Majki. No, na razie. Tylko na razie. No co tam, Kubusiu? Nie jedź z nim, proszę. Kuba, przestań. Jestem już dużą dziewczynką. No tak. Odprowadzisz mnie na lotnisko? Ciebie na lotnisko? Dostałem ekstrafuchę w Londynie. Płacą jak za zboże. Oferta aktualna od... Zaraz, więc lecę.
Zobaczymy się przed odlotem? Halo, Majka. Tak, oczywiście. Nie, jest mi proszę. Kuba, tyle samo startów co lądowań. Jesteś zazdrosny? Przepraszam, jestem niedelikatna. Bez komentarza. Dobra, już twoja w tym głowa, żebyście wyjechali osobno, a wrócili razem. Stasia, a ty mnie swataż? Nie. Kuba mówił mi, żebym w ogóle nigdzie nie jechała. A pewnie z zazdrości. Pokłócili się z Damianem. Naprawdę? No. Zajebiście, geje też się kłócą? Dziwnie, nie? Myślałam, że tylko heterycy mają kryzysy w związkach. Dobra. Jest. No Dzidzia, no ileż można czekać na ciebie? Przecież musimy nakręcić wasze czułe przywitanie, tak? No. Wychodzisz z bramy swojego domu. Ach, można powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry. Wychodzisz z bramy swojego domu, tak? Ale ja tu nie mieszkam. Byliśmy tam, gdzie mieszkasz. Zero romantyzmu, więc umawiamy się, że mieszkasz tutaj. W którą stronę Dzidzia wychodzi? Prawo, lewo? Do samochodu, tak. Nieważne. Karol wysiada, witacie się buzi buzi, tak? Całujecie się, wsiadacie, walizka, objazd. Tak. Rozumiemy się? Tak. No to proszę. Tak? Gotowi? Kamera? Poszła? Akcja! Akcja! Kochanie, jak się cieszę, że jedziemy razem. Pozwól, że ci pomogę. Jedziemy. Szto nenufar. Tydzień to będzie harruwa. Dlaczego? Mi się wydaje całkiem naturalna. Kamera ją lubi. Co, nie lubi? Witaj, kochanie. Pozwolisz, że ci pomogę. Bardzo śmieszne. Co, trzeba mieć jakiś sposób, żeby to wszystko przetrwać, nie? Słuchaj, nie będę robiła nic, żeby zadowolić tę telewizyjną Conchitę. Conchitę? Mamy przed sobą tydzień. Wolisz, żeby było niemiło? Mam osobne pokoje, zamierzam spać i czytać. To chyba nie jest program dla ciebie, nie? Ze spaniem ja się mogę nawet dostosować. Nie męcz się. Ja się rzadko męczę. Okej? Ja pasuję. Kiedy masz urodziny?
maju? Mhm. Dostaniesz ode mnie nowy zegarek. Czwarta kawa. A chciałbym, żeby była świeża, gorąca. Wiem, że się spóźniłam. To już lepiej. Ciepło, morze, wspólny posiłek. Jednak życie może być przyjemne, no? Zaczynam to dostrzegać. Już? Oświadczyłeś się? No. To przebieramy się, dzieci. Kolejny punkt programu. Koszmarny babus jakiś. W pełni popieram. Bateria naładowana? I dwie zapasowe w aucie. Chcę mieć zakochaną parę, czyli generalnie jakieś pieprzone kicze. Chwytasz? Lotry. Nie bądź kurwa taki dowcipny. Od inteligencji dowcipu to jestem ja. Rozumiemy się. No nie wierzę w lot. No. Taka legenda, że jak się tutaj wrzuci franka, to spełni się każde życzenie. Szkoda, mam tylko euro. Nie zadziała. Marzenie? Wrzucaj. Skąd wyciągnąłeś te franki? Magic. Chciałem, żeby ci się spełniło, cokolwiek to jest. Teraz ja. Stara legenda. Ma jakieś 3 dni. Narodziła się, jak znalazłem te franki u babci w szufladzie. Po co? A jak myślisz? No, to jest prawdziwa randka. Gubimy się? Co? Sorry. Podjęło cię? Ten mnie napierdala w plecy, tam ci dają długą. Jeszcze raz, sorry. No gdzie oni są? Idź, może ich nakryjemy na szybkim numerku. Ja pierdolę! A mogłam wyjść za producenta galanterii skórzanej, zamiast szleć w deszczu, mieszkać w willi z basenem. Kurwa! Tam ich nie ma, chodź. Dotykaj mnie. No się w końcu się znajdą. Zamknij się! Nie. Jeszcze te szpilki, bo tej cholera jasna. Pyszne. Prosto od kozy krowy. Nie sądziłam, że tak. Mówię co? Że będziesz się tak dobrze bawić w moim towarzystwie? To prawda. Powiedz ci coś. Staram się. Macie przesrane za reakcję. No co się stało? To nie powinno się stać. Mieliśmy się dobrze bawić, tak? Kurwa, nie moim kosztem, tak? Macie robić tylko to, co powiedziałam. No zbierać się. Wyłącz to, kurwa. Do samochodu. Jest kryzys, zostaw dla biednych. Chodź. Thank you.
gdzie Karol? Pojęcia nie mam. Kręcimy dzisiaj romantyczny taniec zakochanej pary. Mogę zatańczyć nawet z barmanem. Obiecuję, że będę na maksa romantyczna. Wiesz, że przeciągasz strunę? Nie znasz pełni moich możliwości. Przyjechałaś na koszt stacji na luksusowy jacht. Śpisz w łóżku, za które płaci stacja. Pijesz drinki, za które płaci stacja. Ty, jak rozumiem, płacisz sama za siebie. Zrób coś, żeby ta śnięta królewna zaczęła przynajmniej udawać dziewczynę na randce. Poczekaj, będziesz oczarowana. Zatańczymy? Chyba musimy. No, nie musimy. Wszystko zależy od ciebie. Powiedz tylko słowo i znikam. A co na to Kinga i stacja, która za to wszystko płaci? Ty decydujesz. Every time I close my eyes, I think of you and wonder why you came to my heart and changed all my life. I'll never forget the tender words you said that night to me. Miałem kiedyś dziewczynę podobną do ciebie. Z wyglądu, z charakteru. Nie zgadnę, w końcu ją rzuciłeś. Popełniłem największy błąd w życiu. Pozwoliłem jej odejść. Próbowałeś to naprawić? Kiedyś się przemogłem, wróciłem do niej na kolanach. Wybaczyła mi. I wręczyła zaproszenie na ślub. Może ich zostawmy samych, może w końcu coś się wydarzy. Pierdolę, trzeci dzień, nie, ja mam gówno, nie ma tylko randki. No ale taniec wyszedł świetnie. Czy w ogóle mamy dobre materiały? To tu jest szefem. Ty czy ja? Jak mówię, że materiał jest do dupy, to jest do dupy. Telefonu nie wyłączaj. Jak się okaże, że wylądowali w jednym pokoju, to cię wezwę, żeby nakręcić, jak któryś wychodzi rano. Chcesz kręcić czyste, etycznie materiały, to idź pracować w redakcji chrześcijańskiej. Zrozumiałeś? Lot. No to spadunek. Mizi, mizi. Czy mógłbym postać z panią na pani terytorium? Avec plaisir. Chcesz coś nakręcić? Co to w ogóle jest do kręcenia do kurwy nędzy? Nie no. Myślałem, że... Nie myśl, bo ci to nie wychodzi. Rozumiałeś? Wlot. Kończyłam pierwszy rok anglistyki. Pracowałam w pubie. Zaczynałam dobrze czuć się we Wrocławiu. I wtedy właśnie poznałam jego. Był starszy o 20 lat. Wydawał się taki... inteligentny, tak czuły, opiekuńczy. Miał słuchać. Obsypywał mnie prezentami. To czemu nie wyszłaś za niego za mąż? Pomarzony. Ja oczywiście miał się z nią rozwieść, ale kłamał jak znów. Zawalony rok studiów. Rok proszków i terapii.
Dobra, porozmawiajmy o czymkolwiek innym, tylko nie o nieszczęśliwej miłości. Nalejesz mi wino? Nie mam pomysłu o czym. To do jutra. Do jutra. Fajnie się gadało. Widzimy się na śniadaniu. Widzimy się na śniadaniu. Dobranoc. Kręć. Tak, tak, tak. Cześć, Stasiu. Super. Mieszkamy na jachcie, takim dla milionerów. Właśnie byłam w spa. Anisa jest cudowną masażystką. Karol? Uważa, że jest dowcipnym, inteligentnym, ma przebłyski dobrego wychowania. Majka! Potrafi zrobić z siebie uroczego kretyna. Żart. No, ja ciebie też. Pa. Wskocz do wody, może coś ci się wyjaśni. Wyłącz to. I co? Warto było być miłym? Zapraszam. Źle mi nagadał, nie? Nie wiem, co mi się stało. Jak coś się zepsuło, to zawsze można spróbować to naprawić. Tak myślisz? Dzięki. Mélodie d'amour, chante le corps de Manuel. Mélodie d'amour, chante le corps de Manuel. Tu es encore.
Pachnidło, pachnideł, unikat, skrajny ez. Nie podoba ci się? Kinga taką samą przed chwilą pokazywała operatorowi. Żeby było miło, że masz ciągle jakieś fochy, no. No, starałeś się, jak cholera. Słyszałam pod drzwiami, jak dobrze ci poszło. Tak, nie, poczekaj. Tak, tak, tak. O kurwa, ale było dobrze. Gratulacje. Trzeba było nie podsłuchiwać. Przyszłam cię przeprosić, niestety niepotrzebnie. Słuchaj, schodź mi z drogi przez te kilka dni, jakie musimy tutaj jeszcze być, dobrze? Zagramy kilka scen tej romantycznej tandety i koniec, okej? Okay? Myślisz, że jesteś taka nadzwyczajna, co? Nie, to ty tak o sobie myślisz. Wiesz co? Jesteś złośliwa i zarozumiała. Myślisz, że jak jeden goście rzucił, to teraz możesz wszystkich traktować jak... Nie, 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 nie wszystkich, ale ty trafiłeś do elitarnej grupy debili. No dobra, kręćcie, jak szczęśliwie opuszczamy ten skrawek raju. Dobra, uwaga! Kamera... poszła! Oj, jaka szkoda, że już musimy wyjeżdżać. Było bosko, prawda? Już? Dobra, mamy to, dzięki. No to wio. Mademoiselle, mademoiselle. You forgot your perfume. Yeah, thank you. Welcome. Bye. Dla ciebie zasłużyłaś. Będziesz miała parkę. Podobał, no. Podobał się jednak? Trochę. No ale to, że ją przeleciał, no nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że miał rację w tym, co powiedział o mnie. Faceci nie mają racji. Chyba, że przyznają się do własnych błędów, ale to jest tak rzadkie jak wyjątki w ortografii, więc generalnie nie mają racji. No ale to jest prawda. Co? Traktuję wszystkich facetów jak złomasów. Ale świnia. Ja? Ja żartowałam tylko. Przestań. Jedno Kuba. Ty się nie martw o Kubę, tylko o siebie. Kiedy masz ten program? Pojutrze. Niech sukinsyn żałuje, co stracił i niech się dowie, że nie miał racji. Masz być aniołem, słyszysz? Wiem, że w swoim wykonaniu to jest bardzo mało realne, ale kochana, zrób wysiłek. Czy ty widziałaś to, co ja? Nie, a co? Żartowałam, też widziałam. Cholera. Proszę się nigdzie nie oddalać, zaraz zaczynamy nagranie programu. Proszę o wyłączenie telefonu komórkowego. Obowiązuje zakaz nagrywania i fotografowania. Nie kusiło cię, żeby zmienić czasem szyb zdania? Nie rozumiem. Domyślam się. Hej. Cześć. Przejdźmy przez tą masakrę. Przejście. Obiecuję, że nigdy nie przyjdę do twojego pubu, nie będziesz musiała mnie oglądać. Ej, no ja chciałam ci właściwie... Co wy tu robicie jeszcze? Przecież zaraz wchodzimy na antenę, natychmiast do studia, no. Ale już, no już. Ruchy, ruchy! No co to jest, procesja w Boże Ciało? Rozumiem, że pobyt na tym luksusowym jachcie, jak i w pięknie położonym spa, fitował nie tylko we wrażenia, że tak powiem, kosmetyczne. Tak, no co było naprawdę super. A ty co powiesz, Majo? Będę wspominała ten wyjazd bardzo długo. Proszę państwa, w pewnym momencie oczywistym stało się to, że Karol zapuka do kabinki Maj. A
A czas mija. I mija. Zdaje się, że Karol zdobył nie tylko serce Mai. Jakiś komentarz? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Reszta jest milczeniem, jak mówi poeta. Kurwa, jacy to są manipulanci. Karol jest prawdziwym dżentelmenem. Prawdziwym kutasem raczej. O, Kacisie. A ty dodasz jakiś komentarz? Mają chociaż parę słów. Karol okazał się być fantastycznym kochankiem. Wow, brawo! Przekonała się o tym opiekunka naszej wycieczki, pani Kinga, która pracuje w tej stacji zapewne tylko z jednego powodu, żeby włazić do łóżka męskim uczestnikom programu. Zrób z tego stopkratkę. Teraz na to przywlokę i wszystko odszczeka. Mogę powiedzieć o niej jedną dobrą rzecz. Ma fantastycznie ustawiony głos. Jej orgazm było słychać na całym jachcie. Brawo, Majka. Dziękuję bardzo za możliwość wzięcia udziału w tym programie. To było dla mnie niezapomniane przeżycie. Do widzenia. Do widzenia. Przegięłaś z tym materiałem. A kto go montował? Ale powiedziałaś, że się dymali, a nie, że ty się z nim dymałaś. Komu wierzysz? Mnie czy jej? A jak myślisz? O kurwa, władza. No to mamy Saigon. Dobra, dajmy jej chwilkę. Zrobili z niej dziwkę. Przecież ona z nim nie spała. Trochę szkoda może. Weź ty, no co? No skoro tamtą doprowadził do takiej ekstazy. To jest wszystko robota tej suki. On też o tym wiedział. Bankowo. Ja co? A jeszcze chciała go przed programem przepraszać. Wiecie, co wam powiem? Lepiej nie. Pies go jebał. Właściwie szkoda psa. Masz. Mieszanka zielonych herbat zen. To podobno pomaga odzyskać równowagę psychiczną. Tak, a jest coś na nią dane życie uczuciowe? Nic mi o tym nie wiadomo, ale podobno pracują nad tym. Super. Do pani Lindę. Pani przyszła do ciebie. Jeśli myślisz, że możesz w trakcie nagrania tak po prostu wyjść sobie ze studia, to się mylisz, kochana. I co? Mał się nie posikała ze strachu. Głupia lala. Będzie miała nauczkę. Do ciebie? Co? Czy do mnie? W krzaki najbliższe. Chodź, chodź. $25 000? Pogięło ich za co? Odszkodowanie za zerwanie umowy. Nadwyrężenie wizerunku programu, stacji i producenta. Ale dlaczego? Na jakiej podstawie? Podpisała zgodę na udział w programie i zapoznała się z regulaminem. A oni? Przecież z nim nie spała. Stasia, ale oni mają prawników. I tak będzie musiała bulić. A jeszcze dowalą 5 dych odsetek za każdy dzień. Lepiej zapłaćmy od razu. Ups.
3800. Anka i Jolka dołożą jeszcze po tysiaku. A Anka to w ogóle wiesz, co by zaraz wymyśliła? Żebyś sobie szybciuteńko znalazła bogatego sponsora. Na Madonnę bilet możesz jeszcze obchnąć na aukcji. Co? Co ty wymyśliłaś? Lot 643, jutro 12:30. Lepiej płacą. No i Kuba się ucieszy. Umrę bez ciebie. Pomyśl, że masz wolnych 10 wyszaków w szafie. No, to jest argument, żeby żyć dalej. Daj znać, jak wylądujesz. Lepiej, żebym nie spadła. Wczoraj napisałam testament. Dziedziczysz wszystko po mnie. Długi też. No. Trzymaj się. Stasia! Co ty tu robisz? Wiem od Kuby, że poleciała do niego. Chciałem jej coś powiedzieć. I co? Widziałem, jak się żegnałyście. Nie mogłem. Tobie też złamała serce? Komu jeszcze? Odrzucić cię do miasta? Nie odpowiedziałeś. Musimy pogadać. Niezłe masz branie. Serce nie sługa. Trzy piwa. Bye. See you. Hej. Kawa jest spacer nad Tamizą? A dostaniemy gdzieś kawę? No to Londyn. On nigdy nie śpi. Nie wiem, może to jest kwestia klimatu, ale we Wrocławiu w życiu bym nie wziął do ust żadnego smażonego bekonu. Tutaj odruchowo w supermarkecie ładuję bekon, jajka, pieczarki do koszyka. Tobie też tutaj zacznie smakować. Za nikim nie tęsknisz? Teraz już nie. To znaczy, że wiesz o Damianie. No wiem. Przepraszam. Nie chciałam ci mówić. Nie martw się. Czy tam miał mieszkać?
Jest taka stara piosenka. Nie pamiętam melodii. Rogaliki na śniadanie z tobą jeść. Wspólną szafę na ubrania z tobą mieć. No i udało się. Kochana, przed chwilą Jolka oddała mi polecony do ciebie. Ach, zapomniała, że miałyśmy niczego nie odbierać. Przyszedł do ciebie list z telewizji. Otworzyłyśmy, okazało się, że ktoś za ciebie wpłacił pieniądze. Wszystkie. Podał się za Jana Kowalskiego. Anonimowo nie chcieli przyjąć. Wszystkiego się wywiedziałam. Opisali mi, że to był jakiś blondyn. Całuję cię. Wracaj do nas. O, sorry. Słuchaj, przyszedł do mnie list z telewizji. Dziewczyna otworzyła. Okazało się, że ktoś płacił za mnie wszystkie pieniądze. A wiesz kto? Podał się za Jana Kowalskiego. Anonimowo nie chcieli przyjąć. Ale słuchaj, Stasia wszystkiego się wywiedziała. Opis tego Kowalskiego pasuje jak ulał. To musiał być on. On, czyli kto? No jak to? Nie rozumiesz? Karol. Poczuł się głupio, że to ja muszę płacić i... A i postanowił ci pomóc, tak? No właśnie, sam widzisz. Nie no, oczywiście oddam mu te wszystkie pieniądze. Najważniejsze, że nie jestem nic winna telewizji. Ale wiesz, co to jeszcze oznacza? Nie mam pojęcia. Że Karol wcale nie jest takim burakiem, na jakiego wygląda. Tak? Mhm. W głębi duszy zawsze wiedziałam, że to jest bardzo fajny facet. Masz bardzo fajny tyłeczek. Skąd wiesz? Odpisał, że nic takiego nie zrobił, za co miałabym mu dziękować. Skromny. Prawda? Skoro dług spłacony, to co? Wracasz? Nie, zostanę na pewno do końca wakacji. Chyba, że mnie wyrzucisz. Tak, z mostu. Wprost na wrót. Wyobraź sobie, że Karol przyjechał na kilka dni do Londynu. Do ciebie? Przyjeżdża na zakupy, no ale wiesz, wyprzedaże się już skończyły. Na pewno przyjeżdża z jakiegoś innego powodu. Więcej niż pewnie. Mójka, miałem ci to już wcześniej powiedzieć, ale jak się tego od razu nie zrobi, to później jest o wiele trudniej. No dobra, wal. Zakochałem się. Zakochałeś się? Super. Co mam się wyprowadzić? A czy ty jesteś ślepa? Jezu, Kubusiu. Słuchaj, jak tylko zacznę ci przeszkadzać, to powiedz od razu, okej? Okay? Wszystko okej? Okay? No dobra, chodź, bo ja nie chcę się spóźnić. No dobrze, ale przecież mieszkacie razem. Ale żyjemy osobno. Znamy się od dziecka. Zawsze się wspieraliśmy. Nie ściemniasz? Hello? Ogłuchłyście? Kuba nie jest gejem i od 2 lat kocha się w Majce. I to ja w jego imieniu uregulowałem dług Majki w TV. Biedak spłukał się do ostatniego pena. Jeszcze musiałem mu dorzucić. Boże. Żeby mnie kiedyś ktoś tak pokochał. Dlaczego nam o tym mówisz? Ktoś to w końcu musiał zrobić. Stasia. Teraz chyba wszystko zależy od ciebie. Zawsze tak jest. Jedna całuje, a druga nadstawia policzek. Dziewczyny. Jak Kuba dowie się, że to... że ja wam wypaplałem... to mnie zabije. To już nie żyjesz. To chyba on. Trafisz z powrotem? Jasne. Halo? Stasia? Cześć. Time leaves me wandering.
śliczna, miła, inteligentna. I można na tobie zawsze polegać. Facet twojego życia padnie z wrażenia. Za nikim nie tęsknisz? Teraz już nie. Zakochałem się. Zakochałeś się? Super. O, czy ty jesteś ślepa? Rogaliki na śniadanie z tobą jeść. Wspólną szafę na ubrania z tobą mieć. No i udało się. Chciałam ci jeszcze raz podziękować. To bardzo szlachetny gest. Pieniądze. Tak, tak. Znaczy... Nie ma sprawy. O, wręcz przeciwnie. Oddam ci co do grosza. Na razie odłożyłam 600 funtów. To na początek. Ale to są wszystkie twoje oszczędności. To dla mnie bardzo ważne. Nie tylko z powodu pieniędzy. Z jakiego jeszcze? Było mi bardzo źle. Bo? Musiałam źle o tobie myśleć. Teraz coś się zmieniło? Twój przyjazd tutaj. W tym jest jakiś plan. Zgadłam. Co z Kingą? A co z nią? Zostawiłby się dla mnie? Właśnie to robię. Muszę lecieć. Robota. Jutro oddam ci forsę. I nie tylko. Tutaj o drugiej, okej? To ja będę o pierwszej. Mam nadzieję, że nie gniewasz się, że spotkałam się z nim sama. Nie, ja się nigdy nie gniewam. Zawsze grzeczny, zawsze dobry Kubuś. Wysłucha. Randka ci nie wyszła? Nie, no, przyszedł inny facet. Kompletny palant i zostałem sam. Nie przejmuj się. Jeżeli tak zrobił, to znaczy, że nie był ciebie wart. Ja nieźle ci idzie. Szkoda tylko, że nie zapytałeś, czy mam na to ochotę. No tak. Nie jestem Karolem. Kubusiu. Nigdy mnie nie oszukałeś? Odpowiedź na to pytanie akurat nie jest najłatwiejsza. No dobra. Nie jestem gejem. No nieźle ci idzie. Co jeszcze? No jak miałem ci powiedzieć? 2 lata Bożego Świata poza tym swoim Cezarym nie widziałeś. Ale co powiedzieć? Nie udawaj, że nie wiesz. Ty, ja nie wiem. Jezu, no że się...
Zakochałem się w tobie, no. O nie. Co, powinnam cię teraz... Nie wiem, sprać cię na kwaśne jabłko. A nigdy nie dałaś mi żadnej szansy. Nigdy. O mało co, najważniejsza przyleciałaby mi koło nosa. Kupię temu Damianowi 100 róż. Damianowi? Ja też cię kocham. Możesz. Możesz. Majka! Sześć stów od Majki. To ty mnie kiedyś oblałeś piwem. Do tej pory robi mi się ciepło, jak to sobie przypomnę. Chcesz to wal. Zasłużyłem, nie? Co ty myślisz? Że tutaj dla tych pieniędzy przyszedłem? Gratuluję. Byłam ślepa. Jak kret. I głucha. Jak pień. I głupia. Ale zawsze cię kochałam. No. Jesteśmy już przyjaciółmi, także najważniejsze mamy już za sobą. Zostało nam tylko kilka szczegółów. Wspólne życie do grobowej deski, wychowanie trójki dzieci, i znaczenie twojego podłego charakteru, aż do śmierci. Kocham cię. I nie przeszkadza ci, że jestem gejem? Nikt nie jest doskonały.
speak how the devils speak, speak how the devils who appear to love me. It seems that the dreams that they brought would not be. Meanwhile, my angel, meanwhile, my angel hovered there beside me, just watching, waiting patiently. Always Mr. Wrong, never Mr. Right, never Mr. Where have you been all of my life? Till I changed my mind, it was about time that I saw you for the wonder that you are, and I can't believe it. Meanwhile, my angel hovered there beside.